oto trzecia część filmiku. Buty przejściowe, czyli jesienne. Zacznę od moich, które uwielbiam. Zawsze co roku mam właśnie takie krótkie kozaczki. Ja uwielbiam dlatego, że można je nosić nawet w wakacje. Gruba skarpeta, w upał nie poci się noga. One są bardzo zniszczone, ale już tylko ten sezon wytrzymają, chociaż cholewka jeszcze całkiem niezła. Powiem wam jedną przygodę. No z butami różne przygody miewałam, ale kupowałam je w tamtym roku, tak, bo co roku je kupuję i sezonu nie wytrzymują po prostu, bo to i już deszcz, i pluchy, no i różne, tak jak mówię, bardzo późna wiosna, już prawie lato, mówię, gruba skarpeta, także zdają się i w upały, i w zimne dni też, no nie wytrzymują sezonu, nie oszukujmy się, nie są też drogie, mają takie właśnie ornamenciki, tutaj chciałam jak najlepiej pokazać wszystko. To akurat mają takie kamyczki i dwie takie sprzączki, ala paseczki. Są dużo za kostkę. Kostka gdzieś przypada tutaj, więc one są i nawet są w miarę ciepłe. I chciałam wam powiedzieć o tej historii, ponieważ zakupiłam w tamtym roku te i u tego samego sprzedawcy zakupiłam bardzo podobne, z tym, że tam było napisane, że oryginalna skóra i one były całe brązowe i miały, nie miały tych perełek, diamencików, tylko trzy takie paski, takie sprzączki i były bardzo ciemno-czekoladowe. Cena była ta sama, więc się skusiłam. Co się okazało? Że na drugi dzień odpadła cholewka. Całkiem się, tak wiecie, popsuło. Ja skleiłam to, ale no nie wyglądało to dobrze, stwierdziłyśmy z córką, że wyrzucimy, no a potem już przyszła zima i wskoczyłyśmy w długie kozaki, także no nieraz jest tak, że trafimy na coś taniego, a bublowatego i nieraz jest tak, że coś trafimy na droższego, też bublowatego. Teraz dalszy ciąg, to są takie botki na koturnie, o tak wam chciałam pokazać. Super, mega wygodne. To już jest maks obcas, który mogę nosić. Lekkie trapery. Ja też je noszę na deszcz niekoniecznie, bo one niby jest skóra, ale no raczej się boję, a mam już je, wiecie, drugi rok. Córka sobie zakupiła identyczne, może powiem tak, podobne. Fason i wszystko tak samo, z tym, że one były jasne, jasnobrązowe, nie beżowe, tylko jasnobrązowe, troszeczkę niższy był obcas, też wiązane, niestety bardzo szybko z nich wyrosła, bo to, o tak, tak, dwa lata temu je kupowałyśmy, tamte i te, szybko z tamtych wyrosła, puściłyśmy je dalej, ja swoje jeszcze mam, bo noga już mnie rośnie, nieraz córka je pożycza, ale mówi, że są niewygodne, bo za wysokie, może kiedyś jeszcze zacznie chodzić w wyższych, ma jeszcze na to czas. I dalej, to są buty kupione, się nie mieszczą w kadrze, kupione przez moją córkę w tamtym roku. Niestety są bardzo wysokie, bo aż pod kolano. Są takie pikowane jak kurtka puchowa. Ciepłe bardzo. W środku chciałabym wam pokazać, ale to w sumie to nic się nie, ciekawego nie zobaczy. Język wysoki, super. No oczywiście pomijam to, że są niepraktyczne, bo nie mają suwaka. Teraz już wymyślono, że suwak z tej strony albo z tyłu, żeby można było łatwo wkładać i szybko nogę bez wiązania. No niestety tutaj suwaka nie ma. Trzeba się męczyć z rozwiązywaniem, ale już zrobiłyśmy tak, że super są rozciągnięte, że można wsunąć nogę. Ona nie wypadnie, no bo siłą rzeczy but jest bardzo wysoki, więc trzyma tą stopę. No ale trzymają też za mocno. Coś tutaj w środku, napięcie, coś jest nie tak, bo moją córkę obcierają. Mnie nie obcierają, ja wyskoczyłam któregoś razu do sklepu, do dyskontu. Mnie nie obcierają, ale wyglądałam dziwnie, no nie oszukujmy się, nie te lata. Córka w nich wygląda super rewelacyjnie, jak to nastolatka, no ale niestety okazało się, że no, nie może ich nosić. No i tak, no i sobie leżą w pudełku tekturowym, tak jak powiedziałam w poprzedniej części. Tak, ja wszystkie buty trzymam w pudełkach tekturowych i tak jak powiedziałam, wszystkie piorę, oprócz kozaków, no i tych, wiecie, no takich skórzanych, tych się nie pierze, no bo nie dość, że są tanie i co roku można sobie na nie pozwolić, odkładając jakąś tam małą sumę pieniędzy. Jeżeli nie, no to i tak one się zniszczą same od soli no i nie wytrzymują dłużej niż 2-3 sezony, to już maks. Także zapraszam na jeszcze jedną część i do zobaczenia. I witajcie w kolejnej części. Tu moje szpilki.
Niestety poszły w odstawkę, tak jak Wam mówię. No nie mogę ich nosić, niestety, wymóg lekarza i tak. Zaczniemy od tych, które już są żółte. One były mega białe. Tak się eksponują. To są moje buty ślubne. Sukienkę sprzedałam, butów nie, to mój sentyment. Słuchajcie, one mają taki prostokątny obcas, one są dość wysokie. I co ja mogę Wam powiedzieć? W dniu ślubu mojego własnego, byłam w 6 miesiącu ciąży, ale byłam taka gruba, że się każdy już mnie miesiąc wcześniej pytał, kiedy rodzę. I wystąpiłam w takim obcasie, z takim wielkim brzuchem. I słuchajcie, wytrzymałam do pierwszej godziny nad ranem. Potem już je zdjęłam, no ciężko mi było, ale myślę, że to nie była zasługa mojej córki, która siedziała w brzuchu i jej było niewygodnie. Po prostu już był czas. One są mega zniszczone, bo ja w nich jeszcze byłam na poprawinach. Ja je potem umyłam, ale one się już, to jest podrapane. Tego już się nie da domyć, ale zostawiłam je, mówię, sentyment. Teraz tu pokazuję Wam, zagadałam się trochę, pokazuję Wam szpilki. Tych szpilek w życiu nie miałam na nodze. Ja je mam z jakieś 2 miesiące. One są piękne, one są złote, takie brokatowe złoto. I one, ja je kupiłam jako nowe. Kupiłam. Nie, skłamałam. Nie kupiłam, tylko po prostu zamawiałam coś na aukcji internetowej. Ubrania to były. Ja je dostałam w gratisie. Pani zapytała, czy może, zresztą było napisane, że jest coś w gratisie. Ja myślałam, że jakieś, wiecie, bzdety, coś małego, jakiś drobiazg. Nie, to były buty. No niestety dla mnie są za duże, bo to jest 39 i chlapię w nich, ale na pewno są mega wygodne, ta szpilka. Moja mama zawsze mówi, że w młodzieńczych latach to chodziła tylko w szpilkach. No. Słuchajcie, i jeszcze jedne na wysokim obcasie. One mają 11, nie, 11, 12, nie, zaraz Wam powiem, 17 lat, no 16-17 lat ja je mam. Rzadko je używam, bo to są buty typowo eleganckie. Słuchajcie, to jest taka szpilka, one są prawie jak tamte, ale te są super wygodne. Ja je mam dlatego tak długo, ponieważ ja ich używam tylko jak jestem zaproszona na wesela albo na jakieś przyjęcia, gdzie wiem, że tylko wejście się liczy i ewentualnie te 2-3 pierwsze godziny, w których wszyscy eksponują się pięknie. No a potem to już każdy raczej, wiecie, woli, no elegancja też się liczy, wiadomo, ale woli już bardziej chyba praktykę. Słuchajcie, bo właśnie chciałam Wam pokazać, jak to się eksponuje na nodze. Tu ma dwa takie chciałam powiedzieć rzemienie. Nie, dwa paski, one są w ogóle z prawdziwej skóry. Dwa rzemienie, w które wkłada się stopę i stopę się wkłada dalej do buta. O, i to się tak eksponuje i z tyłu się zawiązuje na rzemeczek. No, są mega wygodne, no niestety też poszły w odstawkę, mówię, rzadko ich używam, bo tylko wesela, nie mamy zbyt dużo wesel w rodzinie, także nie są nawet zniszczone. No tutaj wiadomo, się odkształciły, bo mają takie super czuby, tam wchodzi palec duży, tutaj no, odznaczyły się, no bo ja w nich tylko chodzę, może kiedyś przejmie moja córka. No chyba nie, chyba w takich dużych, wielkich szpilkach to nie będzie chodzić już, pewnie w takich tylko koturnach albo takich o. No ale to się jeszcze okaże, wszystko przed nią i wszystko przede mną. Zapraszam do ostatniej już części mojego filmiku. I witajcie w ostatniej części mojego filmiku i ostatni rodzaj butów, kozaki. Słuchajcie, no kozak jak kozak, każdy widzi jak się przedstawia. Płaskie, te akurat mają taki 2, 4, 6 guziczków, można je odpinać, ale po co, jak z tyłu jest suwak, który działa, no ale pewnie ktoś zapobiegawczo wymyślił coś takiego. O, może tak lepiej. Zapobiegawczo wymyślił coś takiego, że jakby się popsuł suwak i na amen będzie można, trzeba go zamknąć, po prostu dżety można otworzyć i włożyć spokojnie nogę i jeszcze będą służyły. Typowo czarne kozaki. O, tak się eksponują. Płaskie, wygodne. Prawdziwa skóra, dalej następne czarne, lekki obcasik, sprzączka do dekoracji,
skóra ekologiczna, na samym końcu taki puszek, jak święty Mikołaj na czapce, no i suwak, aha, no w środku kożuszek, tamten też miał czarny kożuszek, ten ma białe, kozak, już zapnę, pokażę Wam, jak się eksponują od dołu do góry, to jest tak, i tutaj przód, i sprzączka na samym końcu. I ostatnie kozaki, to są siwe, bez zamykania suwak, na słoninie. Nie, to jest chyba taka guma, wiecie. Też płaskie, jedna sprzączka i ala pasek, druga sprzączka, ala pasek. Z tyłu mają taki, przez środek taki paseczek jak skunks. I z przodu też mają taki paseczek jak skunks na ogonie. Można je wywinąć. Wtedy są krótsze, ja Wam szybciutko pokażę, wtedy są krótsze, ale są takie fajniejsze, widzicie, o, mają puszek i takie wyglądają jak skrzaty noszą takie, o. Słuchajcie, jeżeli taki filmik o moich butach Wam się podobał, no bo w sumie tylko dzięki Wam go nakręciłam, mogę zacytować jeden kawałek maila od osoby, która do mnie napisała, że mam tyle kolekcji, a nie pokazałam butów. No więc pokazałam Wam moje buty. Wszystkie, oprócz tych dwóch zdjęć, które Wam wgram później. I tak, moja kolekcja tak się przedstawia. Niektóre już zostaną wyrzucone, bo po sezonie na pewno się zniszczą i zostaną zakupione nowe. Odsyłam Was do dwóch filmików. Jeden jest o tych butach, które zakupiłam w internecie, gdzie te niebieskie klapeczki. Drugi filmik, też tam gdzieś były buty, dam Wam link na dole. I co? No i ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wszystko, za wszystkie miłe komentarze. Dzięki Wam jestem i dzięki Wam nagrywam. I piszcie dalej. Ja uwielbiam odpisywać i pozdrawiam dwie moje ulubione komentatorki. Jedna sobie nie życzyła, żeby o niej wspominać. To o drugiej też nie wspomnę. Jeżeli obejrzy ten filmik i będzie chciała, bo obydwie będą wiedziały, o kim mówię, będą chciały, żeby podać ich niki, to do mnie napiszą i ja Wam podam. I tak, ja się z Wami żegnam, wiecie co zrobić, albo też wiecie co zrobić. Życzę Wam miłego, cieplutkiego dnia. Pa, pa!